Hej, cześć, ja nazywam się Kair, a to jest kolejny odcinek z serii Dragon Age Origins. Aktualnie przebywamy w oborze. W ostatnim odcinku udało nam się rozwiązać, no cóż, sporo problemów, które trapiły Ferelden. Pierwszy z nich to zamek Redcliff. Połowicznie rozwiązaliśmy tam problem, dlatego że ta najważniejsza kwestia w dalszym ciągu wymaga naszej uwagi, czyli otrucie Arla Emona, które było możliwe między innymi dlatego, że do zamku dostał się mag Jovan, który na polecenie Terna Logena otruł Arla Emona, a sam mag został sprowadzony do zamku przez Izoldę, przez żonę Arla Emona i matkę młodego Conora. Conor był, czy jest w zasadzie młodym adeptem sztuk magicznych, który jest podatny na wpływy, jak każdy mag, podatny na wpływy z pustki. Tutaj konkretnie chodziło o wpływy demona pożądania, który opętał go i wykorzystał ten cielesny nośnik do siania tam spustoszenia. No i cóż, ten drugi problem, czyli właśnie to opętanie, udało się rozwiązać przy niemałej pomocy magów z Wieży Kręgu, którzy z kolei mieli swoje problemy z demonami na skutek zdrady Uldreda, czyli chociaż ciężko powiedzieć, czy zdrady, czy jakiegoś przewrotu, którego dokonał Uldred w Wieży Kręgu. W każdym razie te dwie kwestie udało się w jakimś stopniu opanować. No i została nam w dalszym ciągu tutaj kwestia otrucia Arla Emona. Naszym kolejnym zadaniem będzie znalezienie jakiejś urny świętych prochów, która rzekomo ma moc uzdrawiania. Zobaczymy. To w każdym razie jest kwestia, zadanie, które wymaga udania się do Denerim. Nie wiem, czy będziemy ruszali do Denerim, dlatego że najpierw chciałbym jeszcze porozmawiać, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, z resztą naszej drużyny i zobaczyć, jak nastroje. Coś cię trapi? Mam kilka pytań. Oczywiście. Czym dokładnie zajmują się templariusze? W zasadzie szkoleni są do walki. Zakon powie ci, że templariusze istnieją po to, by bronić wiary, ale nie daj się na to nabrać. To armia. Innym zadaniem templariuszy jest oczywiście polowanie na magów. W tym celu szkolimy się w zakresie drenażu many oraz zakłócania zaklęć. A więc templariusze sami używają magii? Jasne, można tak powiedzieć. Zakon nie traktuje tego jednak w ten sam sposób, bo nasze zdolności działają tylko na magów. W starciu z przeciętnym człowiekiem jestem tylko facetem w metalowym ubranku. Czyli tacy inkwizytorzy troszkę, jacyś ścigający tych maleficarii. Trochę taki młot na czarownicę, czyli Malus Maleficarii. Czy inni nie mogliby posiąść tych umiejętności? Pewnie by mogli, ale zwykle nie ma po temu wielu okazji. Zakon trzyma swych templariuszy w ryzach. Widzisz, dostajemy lyrium, które pomaga w rozwoju naszych zdolności magicznych, a to oznacza, że stajemy się od niego uzależnieni. A ponieważ zakon kontroluje handel lyrium z krasnoludami, no cóż, z pewnością potrafisz dodać 2 do 2. A więc byłeś uzależniony od lyrium? Na szczęście nie. Lyrium zaczynasz otrzymywać dopiero po złożeniu ślubów. Lyrium nie jest niezbędne templariuszom do nauki. Sprawia tylko, że stają się skuteczniejsi. A przynajmniej tak mi mówiono. Możliwe, że to nieprawda. Zakon nie pozwala zwykle templariuszom opuszczać swych szeregów, żeby nie mogli wyjawić innym swoich tajemnic. Ja jestem wyjątkiem. Szczęściarz ze mnie. No tak. No dobra, zobaczmy jeszcze. Coś cię trapi? Oczywiście. Opowiedz mi o Szarej Straży. Raczej o tym, co z niej zostało.
Gdzie są najbliżsi szarzy strażnicy? To dobre pytanie. Wielu jest w Orle, ale nikt nie wie, gdzie dokładnie można ich znaleźć. A najbliższe orlezjańskie miasto leży wiele tygodni drogi stąd. Udamy się na północ, za morze. Na pewno znajdziemy kilku w wolnych marchiach. Znowu jednak nie wiadomo, gdzie dokładnie ich szukać. Nic nie wiem o szarych strażnikach w innych miejscach. Ciekawe, czyli proszę, to jest taka armia gdzieś rozproszona po wszystkich kontynentach może. Chociaż nie wiem, ile tutaj kontynentów faktycznie jest. Czy jest gdzieś główna siedziba Szarej Straży? Jeśli chodzi o Ferelden, to mamy siedzibę w pałacu w Denerim. Ale to wszystko. Logan na pewno mają na oku. Poza tym, jedynym znanym mi miejscem jest forteca Weishaupt. To baza wszystkich szarych strażników z Anderfels. Znajduje się tysiące mil stąd. Nie mam jednak zielonego pojęcia, jak się z nią skontaktować. Tak więc, jeśli nie zdecydujemy się wrócić do bazy w Denerim, to odpowiedź brzmi nie. Nie mamy się dokąd udać. Ciekawe, bo pomimo właśnie tego, że nie widziałem Weishaupt, to ten demon gnuśności przeniósł mnie właśnie tam. Tak jakby być może korzystając z jakiejś wiedzy, którą czerpał od innych ludzi, wytworzył taki obraz, że tam właśnie chciałbym się udać być może i tam odpocząć. No ale na szczęście mu się to nie udało. Zobaczmy, co tu jeszcze mogę... Czy będziemy musieli zacząć odbudowę Bractwa? Kiedyś tak. To znaczy, że musielibyśmy zacząć korzystać z rytuału dołączenia, żeby zwerbować nowych szarych strażników. No tak. Prawda? Tyle, że ja nie wiem, jak przeprowadzić dołączenie, ani co jest do tego potrzebne. Wiem tylko, że wykorzystuje się lyrium i jakieś inne magiczne składniki i że bardzo trudno je przygotować. To wszystko. Powinniśmy przyzwyczaić się do myśli, że zostało nas tylko dwóch. Chyba, że uda nam się dowiedzieć czegoś więcej na temat dołączenia. Albo zjawią się tutaj inni szarzy strażnicy. Dobra, to jeszcze zapytam o inne rzeczy. Przynajmniej gdy chodzi o Szarą Straż. Dobrze. Coś cię trapi? Oczywiście. No tak. A jak ty zostałeś Szarym Strażnikiem? Tak samo jak ty. Wypijasz trochę krwi, dławisz się nią i tracisz przytomność. Chyba jeszcze tego nie zapomniałeś. Haha, bardzo śmieszne. Staram się z całych sił. Co mogę powiedzieć? Zobaczmy. Wcześniej byłem w zakonie. Przez wiele lat szkoliłem się na Templariusza. To tam zdobyłem większość moich umiejętności. Cóż to za umiejętności? To nie było łatwe życie. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale niespecjalnie nadaje się do zakonu. Wielka kapłanka nie chciała mnie puścić. Prawda jest taka, że Duncan zmuszony był mnie zwerbować, a kiedy to zrobił, wpadła w szał. Myślałem, że każe nas obu aresztować. Miałem szczęście. I ma taką moc? W sensie bardziej jestem zaskoczony, że Duncan miał. No ale wspominali coś na prawo werbunku, więc podejrzewam, że było to jakieś prawo właśnie nadane przez samego króla, więc no, takie bezdyskusyjne. Dlaczego wielka kapłanka chciała cię zatrzymać? Sam się nad tym zastanawiałem. W sumie niezbyt wysoko mnie ceniła. Myślę, że nie chciała po prostu dawać czegokolwiek Szarej Straży. Taka karta przetargowa. Zakon niewiele stracił. A mnie się wydaje, że więcej zdziałam walcząc przeciwko pladze, zamiast siedzieć bezczynnie w jakiejś świątyni. Zawsze będę wdzięczny Duncanowi za to, że mnie zwerbował. Gdyby nie on, to wiesz, nigdy bym nie... Był dobrym człowiekiem. To prawda. Dobrym człowiekiem, który nie zasłużył sobie na los, jaki go spotkał. Tego jestem pewien. Chodź, ruszajmy. Dość już mam tej rozmowy. No dobrze.
Kto tutaj jeszcze? Sten właśnie, to jest dopiero chłop, z którym ciężko się gada. Mam pytanie. Jakoś mnie to nie dziwi. Aha, właściwie to nieważne. Dobrze. Chciałem porozmawiać o czymś, co wspomniałeś. Mów. Też nic. Oha, czyli... Radzę więc ruszać w drogę. Okej, chodźmy. Jak chcesz. Czyli z nim nie za bardzo. Ciekawe, czy mogę mu chociaż jakiś prezent może dać. Tylko co by mu się mogło spodobać? Stalowe karwasze? Ogary bojowe? Zobaczmy. Warto coś spróbować przynajmniej. Sten. To zaskakujące. Dziękuję. O, spodobało mu się w miarę. Może niekoniecznie jakoś bardzo, ale... To będzie raczej dla Morrigan tutaj. Nie wiem, czy złoto by go interesowało. Trochę mnie ciekawi, czy na przykład coś takiego by mu się spodobało. Może jest jakimś koneserem sztuki? Zaraz się przekonamy. Jestem pod wrażeniem. O! Dziękuję. Czy taki cichy. Dobra, no to jeszcze poplamiony wodą portret. To zaskakujące. Też mu się Dziękuję. Spodobało. Okej. Okay. Czyli o kurczę, dobra, dowiedzieliśmy się, że ewentualnie jakieś portrety, jakieś obrazy mogą mu się spodobać. Dobra. Emisariusz Peter? Kto to jest? Zaraz zobaczymy. Mogę ci w czymś pomóc? A... Chciałbym o czymś z tobą porozmawiać. Tak? O co chodzi? Czy tęsknisz za czymś, co związane jest z Orle? Tęsknię za Valroyo. W przeciwieństwie do innych miejsc, gdzie to ludzie tworzą krwiobieg miasta i nadają mu charakter, Valroyo miało swoją własną osobowość, a ludzie stanowili tylko dekoracje. Valroyo zawsze było pełne muzyki dobywającej się z okien, cichych refrenów i triumfalnych zaśpiewów. A przez cały czas ponad tym wszystkim unosiła się pieśń dochodząca z wielkiej katedry. Coś wspaniałego. Wygląda na takie tętniące życie miasto. Nigdy nie byłem w Orle. Powinieneś odwiedzić ten kraj, a przynajmniej zobaczyć Valroyo. Oczywiście w Orle są zarówno dobre, jak i złe rzeczy, tak jak wszędzie. Bywa, że bardzo za tym krajem tęsknię, a czasami cieszę się, że nie ma mnie tam. Pewnie cię to rozbawi, ale tęsknię za ładnymi rzeczami, które miałam w Orle. Co to za rzeczy? Suknie. Wspaniałe suknie i futra. I buty oczywiście. Och, jak każda Widzisz, kobieta buty. Nie sposób obracać się pośród szlachty, mając na nogach marne buty. No, Orle prawda. To bardzo modne miejsce. Absurdalnie modne. Ach, ale te buty... Warto było żyć według tych wszystkich absurdalnych trendów, choćby tylko dla butów. A. Dlaczego te buty są takie wyjątkowe? Cóż, to buty. Są ładne, przynajmniej niektóre. Gdy opuszczałam Orle, w modzie były buciki na delikatnych, zwężających się obcasach i z ozdobami na przedzie. Tasiemką albo haftem, w stonowanych kolorach. Była wiosna. Czy w czymś takim nie byłoby ciężko chodzić? Przecież bym w nich nie biegała, ani nie brała udziału w walce, ale do siedzenia w pokoju dziennym doskonałe. Ach, no produkowane tak. W Orle buty były znakomite, w niczym niepodobne do tych niezgrabnych, wyściełanych futrem buciorów, które macie w Fereldenie. Tylko na nie popatrz. Są wygodne. To solidne buty. Ale dziewczyna pragnie czasami poczuć, że ma ładne stopy. Mogłabym mówić o butach cały dzień, ale mamy coś do zrobienia, prawda? Mamy. Dobra, mogę jeszcze coś tutaj podarować, myślę. Moment, bo chyba mam też jakieś ozdoby. Tu jest Leliana. Szukamy rzeczy, które są z... z Andrastą. Chyba mieliśmy coś takiego. Nie wiem, czy amulet. O, właśnie. Amulet...
tu jest przedstawiający wieczny płomień Andrasty. Myślę, że coś takiego mogłoby się spodobać. Och, jak miło z twojej strony. No, bardzo proszę bardzo. Dziękuję. Biały kamień runiczny. To chyba z kolei mogłoby zainteresować Alistera, tak mi się wydaje. Bo mieliśmy informację o tym, że sam Alister, niech no zerknę, że to właśnie Alister głównie zbierał jakieś magiczne przedmioty. Dziwne kamienie, magiczne istoty, o właśnie, no to spróbujmy jeszcze, czyli tak, Alisterowi podarujemy, czy to, te prezenty to będą gdzieś tutaj w przedmiotach fabularnych? Chyba nie. Różne? Tak. Biały kamień runiczny. Prezent. To dla mnie? Naprawdę? A? Robi wrażenie. No nie ma sprawy. Róża z Orle. Tu też jest jakaś... To księga o kobiecie znanej jako Lady Talia Lyon. Może coś takiego by się spodobało. Zobaczmy. Lelianie. Róża z Orle. Cóż... Bardzo ci dziękuję. Raczej nie szczególnie, plus 2 tylko. Może to raczej coś dla Stena? Nie wiem. Zobaczmy, Win. Oh, to był długi dzień. Odpoczynek. Odpoczynek byłby mile widziany. Dobrze się czujesz? Tak, tak, oczywiście. Jestem tylko trochę zmęczona. Jak pewnie zauważyłeś, młoda już nie jestem. Jak na swój wiek jesteś bardzo żwawa. Dziękuję. To bardzo miło z twojej strony. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, ile lat mi jeszcze zostało. Żyję już tak długo. Zawsze jest jednak coś jeszcze do zrobienia. Myślę, że będę się cieszyć, kiedy już skończę. No, jak wszyscy. Jestem pewien, że będziesz żyć jeszcze wiele lat. O, nie wiem. Naprawdę nie wiem. No, magia wydaje się konserwować całkiem nieźle. Dobra, ale... Czy miałeś już do czynienia z mrocznymi pomiotami oprócz tych w wieży kręgu? Cóż, był jeszcze Connor. A, tak, Connor. Oczywiście. Kiedy pierwszy raz ujrzałam plugawca, jego widok zmroził mi krew w żyłach. Minęły miesiące, nim ustały koszmary. Najbardziej przerażała mnie świadomość, że sama mogę z łatwością stać się jednym z nich. No właśnie, może mnie to tak nie niepokoi, bo sam nie jestem magiem, ale rozumiem, że życie w takim ciągłym zagrożeniu może być nieprzyjemnym doświadczeniem. Ale to właśnie ta wiedza sprawia, że starasz się zachować ostrożność. Jedno potknięcie. Wystarczy jedno potknięcie, by wszystko, czym jesteś, po prostu zniknęło. Zastąpione przez szaleństwo. I nie można już tego cofnąć. Tak przynajmniej mówią. Masz co do tego jakieś wątpliwości? Ostatnio zaczęłam się zastanawiać, czy plugawca nie można by w jakiś sposób wyleczyć. Albo... Czy mak może zostać opętany i zachować zdrowe zmysły, swoje człowieczeństwo? A właściwie dlaczego tak cię to interesuje? Bo każdy mak żyje w cieniu tego zagrożenia. Nieustannie o tym myślimy, ale nie przejmuj się. To tylko rozmyślania starej kobiety. Mimo wszystko, no dość ciekawe. Bo faktycznie, gdyby udało się zachować to człowieczeństwo w jakimś stopniu, mag zyskałby pewnie ogromną moc, ale czy jest to w ogóle możliwe? Cholera wie. Zobaczmy. Powiedz więc, jak zostałeś szarym strażnikiem?
Krótka wersja? Spotkałem Duncana. Polubił mnie. Rozumiem, że wolisz zachować to dla siebie. W porządku. Przepraszam, jeśli byłam wścibska. Nie, nie. Spokojnie. W zasadzie mogę ci opowiedzieć, to miał być żart. Z chęcią cię posłucham. Mhm. Al Howe zmasakrował moją rodzinę. Duncan pomógł mi w ucieczce. Rendon Howe? Arl Amarantu? Dlaczego? Czym sobie na to zasłużyłeś? A czy trzeba czymś zasłużyć? Wystarczy, że po prostu stoisz komuś na drodze, jak mniemam. Gdybym ja miał zgadywać, to powiedziałbym, że z zazdrości pragnął wysokorza, które należało do mojego ojca. Jesteś ostatnim z Kuslandów? Nie miałam pojęcia, panie. Oj, tam spokojnie z tymi tytułami. Przestań. Teraz jestem po prostu szarym strażnikiem. Tak, masz rację. Nie wolno ci już używać tytułu, prawda? Ale to nie znaczy, że musisz wymazać z pamięci swoje własne pochodzenie. Nie trać nadziei, drogi przyjacielu. Przetrwałeś mimo wszelkich przeciwności. Nikt nie wie, co los zaplanował dla ciebie i twojego rodu. Nie jest tak źle być strażnikiem, prawda? Cóż, mam tylko nadzieję, że odnajdę w sobie tę siłę, którą widział we mnie Duncan. Czasem pociesza mnie myśl, że wszystko skończy się tak, jak powinno. Że wszystko będzie dobrze. Zostałeś wybrany. Jako jeden z nielicznych przetrwałeś dołączenie. Być może los tak chciał. No cóż, chciał bądź nie, no nie mam zbyt wielkiego wyboru i rozgrywam te karty, które otrzymałem od losu. Zobaczmy jeszcze, czy... Muszę zapytać, co znaczy dla ciebie bycie szarym strażnikiem? Znaczy tylko tyle, że zostałem wybrany do ważnego zadania. Tak, oczywiście. Ale bycie strażnikiem to przecież coś więcej niż tylko zabijanie pomiotów i ratowanie świata przed plagą. Tak naprawdę najważniejsza jest służba. Strażnicy służą wszystkim bez wyjątku. Elfom, krasnoludom, ludziom. Nie do końca rozumiem. Szary strażnik stoi na straży ludzi. Robi to dlatego, że przetrwanie ich wszystkich jest ważniejsze od niego lub niej jako jednostki. A zatem to ty, nie oni, pełnisz służbę. Będę o tym pamiętać. Dobry król, prawdziwy król, któremu leży na sercu dobro królestwa, używa swej władzy, by rządzić stanowczo, lecz sprawiedliwie. Jego pierwszym zadaniem jest służba poddanym. Król, który tego nie robi, który uważa, że władza jest jego prawem, a nie przywilejem, który nadużywa jej do prywatnych celów, jest tyranem. Wielu królów jest tyranami. A ich królestwa cierpią pod ich rządami. Jeśli żyjesz w odosobnieniu, a twoje czyny nie wpływają na nikogo prócz ciebie, wówczas możesz robić, co tylko ci się podoba. Ale jeśli masz siłę, wpływy i władzę, każdy twój krok jest jak kropla spadająca na nieruchomą taflę przejrzystej wody. Kropla tworzy falę, a fala się rozszerza. Pomyśl o tym, jak daleko może zajść i jak wiele zmienić. Jak zmieni się staw pod wpływem tej jednej kropli. Ale dość już na dziś tych wykładów. Muszę przestać, nim całkowicie cię zanudzę. Nic się nie dzieje. Czy jeszcze mamy trzeba jakieś... Trzeba ci czegoś? O, w końcu możemy porozmawiać. Okej. Dlaczego nie chciałaś zostać w wieży? Krąg jest w dobrych rękach. Irving wie, co robić i nie ma potrzeby, żebym mu się plątała pod nogami. Na razie będę wspierała tych, którzy walczą z mrocznymi pomiotami. Istotnie,
Czuję, że w Ostagarze zostawiłam kilka niedokończonych spraw. Dużo jest jeszcze do zrobienia i chciałabym wziąć w tym udział. Już tak czy siak cieszy mnie twoje towarzystwo. Szara Straż. Dwaj ostatni jej członkowie. Potrzebujecie pomocy. Zostanę z wami do samego końca. A później, jeśli dam jeszcze radę stać o własnych siłach, wrócę do kręgu. Ojej, no brzmi dramatycznie. Zarówno ten pierwszy aspekt, jak i drugi. Tylko dwóch, tak jakbyśmy byli na wymarciu. Cóż, na pewno będziesz mogła wrócić, jeśli się na to zdecydujesz. Być może. Jeszcze mamy jakąś trzeba kwestię. Zobaczmy. Chciałbym zapytać cię o coś w związku z kręgiem. Odpowiem najlepiej, jak będę umiała. Jak zostałaś czarodziejką? Ludzie nie zostają magami, ale się nimi rodzą. Tyle tylko, że ten talent ujawnia się trochę później. Ale tobie chodzi tak naprawdę o to, jak trafiłam do kręgu, prawda? Przywieźli mnie tam templariusze. Podobnie jak wielu innych uczniów. Niewiele pamiętam. Byłam wtedy bardzo mała. Skąd wiedzieli, że jesteś czarodziejką? Podpaliłam pewnego chłopca. Ojej. Dlaczego? To długa historia. Nie miałam rodziny. Swoich prawdziwych rodziców nie znałam. Moje najwcześniejsze wspomnienia dotyczyły tego, jak chowałam się na farmie, na strychu z sianem, próbując uchronić się przed zimnem. Znaleźli mnie, a żona farmera była na tyle dobra, że zgodziła się, bym u nich została. Ale mieli własne dzieci i nigdy nie czułam się tam mile widzianym gościem. Najgorszy był ich najstarszy syn. Zawsze nazywał mnie przybłędą. Rzucał we mnie tym, co akurat miał pod ręką. Nie wiem, jak to się stało, ale pewnego dnia chłopiec zauważył, że włosy mu płoną. Na szczęście w pobliżu stało duże koryto. Należało mu się. Pobiegł z krzykiem i mokrą głową do matki. Zamknięto mnie w stodole z miską wody i skórką twardego chleba. Kilka dni później zjawili się templariusze. Co się stało, kiedy dotarliście do wieży? Nigdy nie zapomnę chwili, gdy templariusze wprowadzili mnie do wieży. W życiu nie widziałam czegoś tak wspaniałego. Wtedy przestałam się bać. Wiedziałam, że jestem w domu. To wspaniała opowieść. Cóż, to w zasadzie koniec mojej opowieści. Tak właśnie trafiłam do kręgu. Jak wyglądało życie w wieży? Skłamałabym, mówiąc, że było łatwe. Po pierwsze, obowiązywały nas pewne zasady i nieustannie obserwowano, czy odpowiednio się zachowujemy. Dalej była nauka magii. Musieliśmy rzucać zaklęcia w taki sposób, by całkowicie kontrolować ich efekty. Jedno niewłaściwie wymówione słowo, jeden źle zsynchronizowany gest oznaczały brak skupienia, a skupieni musieliśmy być doskonale. W przeciwnym razie moglibyśmy znaleźć się w niebezpieczeństwie. W jakim niebezpieczeństwie? Chodzi o duchy pustki. Jeśli bylibyśmy nieostrożni, weszłyby do naszych umysłów i stalibyśmy się plugawcami. Bez kręgu i moich mentorów nie byłoby mnie tutaj. Życie w kręgu pełne było radości. Radości płynącej z koleżeństwa. Ze świadomości, że nie jesteś w swym trudzie osamotniony. Wbrew wszystkiemu byłam w wieży szczęśliwa i kochałam ją. W tej chwili nie chcę już o niczym więcej rozmawiać. Ciekawe, czyli w zasadzie Wyn, pomimo tych trudności, jakich doświadczyła w swoim życiu, tego, że wychowywała się jako sierota,
No i też raczej to pospólstwo nie traktowało i w dalszym ciągu nie traktuje magów przychylnie. To jakoś przetrwała i odnalazła się w wieży, zaakceptowała ten swój los tam, bo pewnie część innych magów patrzyłaby na to jak na więzienie, a mnie interesowały po prostu może subiektywne zdanie, niekoniecznie fakty, bo tego się pewnie nigdy nie dowiemy, jakie, czy wieża i ogólnie krąg to dobre rozwiązanie, czy niekoniecznie. Zależy, kogo zapytać. Zobaczmy, tutaj jeszcze jest jakieś skrzynie z zaopatrzeniem. Co to jest? To wspólna skrzynia na bogactwa zebrane na potrzeby wojska. Przekaż kręgowi runy. Okej. Zobaczę, kim jest ten mężczyzna. Emisariusz Peter. Krąg Maginów jest gotów do pomocy, szary strażniku. Podobnie jak templariusze zakonu. Aha. Czy czegoś wam trzeba? Zawsze da się coś poprawić, szary strażniku. Jeśli chodzi o mnie, najbardziej przydałyby się runy. Okej. Okay. Czyli czy ja mam jakieś runy, które mógłbym przekazać? Coś tam kiedyś miałem, ale mam przeladnicze runy błyskawic. A, mogę przekazać, zobaczmy. Przekaż kręgowi runy. Niezwiązane runy wędrowca? Okej. Okay. Mądrze postępujesz, inwestując w swych stronników. Dziękuję. Czy to też wyciszony? Bo tak trochę mówi. Nie wiem, czy to taka maniera jego, czy mimo wszystko. Zobaczę jeszcze z Alisterem, bo nie wiem, coś czy... Coś cię trapi? Oczywiście. Wiesz co? Przede wszystkim na przykład... Dlaczego pozostałeś templariuszem, skoro tak nienawidzisz zakonu? Widziałeś, jakie noszą uniformy? Są nie tylko stylowe, ale i solidnie wykonane. A ja uwielbiam dobre krawiectwo. Wydawało mi się, że templariusze noszą głównie zbroje płytowe. Sam masz jedną na sobie. Tylko publicznie. Prywatnie wolimy te żółto-fioletowe tuniki. Dużo wygodniejsze i łóżko nie rozpada się w drzazgi, kiedy wskoczysz na nie podczas walki na poduszki. Rozumiem, że stoczyłeś wiele bitew na poduszki. Bitew na poduszki? To znaczy nie. Oczywiście, że nie. Chodziło mi o bitwy na miecze. Zardzewiałe miecze. Ociekające kwasem. Takim, co to od niego włosy rosną na klacie. Mhm. Tak naprawdę wcale nie chcesz słuchać, jak zostałem templariuszem, prawda? To dość nudne. Chcę wiedzieć, naprawdę. Ble, ble, ble. Opowiedz mi wszystko o swoim życiu, Alisterze. W porządku, skoro nalegasz. I tak nie mamy nic lepszego do roboty, prawda? Prawda jest taka, że nie chciałem iść do klasztoru. Nowicjusze z biednych rodzin uważali, że zadzieram nosa, podczas gdy szlachcice nazywali mnie Benkartem i ignorowali. Czyli czułem między młotem a kowadłem. Jakby Arl Emon mnie porzucił. Czułem się niechciany i byłem zgorzkniały. Pociechę znalazłem w szkoleniu. Całkiem nieźle sobie radziłem. Bardzo mnie ciekawi, że pomimo właśnie tego humoru, który stosuje, czyli takich zabiegów radzenia sobie z tą rzeczywistością, gdzie posiłkuje się humorem po to, aby unikać odpowiedzi na niewygodne pytania albo myślenia o swojej przeszłości, to jest bardzo świadomy jednocześnie tego, co, jakie emocje mu towarzyszyły, i mówi właśnie o tym zgorzknieniu, o tym, że czuł się niechciany. Jakby jest świadomy emocji, które mu towarzyszyły, a jednocześnie mimo wszystko wybiera ten cynizm i sarkazm w rozmowach. Chociaż nie wiem, czy właśnie nie robi tego z tego powodu, o którym wspomniał wcześniej, po prostu... Ciężko jest opowiedzieć, podejrzewam, o swoim życiu tak w trzech zdaniach. Po prostu to się zdarzyło dlatego, że tak, tak i tak, bardzo mechanicznie. Więc pewnie emocje dalej w nim siedzą. To mój strzał taki. W szkoleniu. Co szczególnie podobało ci się w szkoleniu? Głównie nauka, ale także dyscyplina.
Aby korzystać z naszych umiejętności, trzeba mieć zdyscyplinowany umysł. Było to trudne, ale dawało satysfakcję. Nigdzie jednak nie czułem się jak u siebie w domu, do czasu, aż przyłączyłem się do Szarej Straży. Duncan uznał, że moje umiejętności Templariusza mogą się przydać, gdy natkniemy się na mroczne pomioty, więc dalej je rozwijałem. A jak jest z tobą? Czy jest miejsce, które możesz nazwać domem? Z kolei tutaj właśnie ciekawy wątek, który mnie interesuje, to właśnie te jego, to, że dołączając do zakonu, czuł to rozgoryczenie i nie chciał tam być. Ale strażnicy to zupełnie inna historia i tutaj wydajesz się być bardziej dumny z przynależności, więc zastanawiam się, co je różni, bo i jedna i druga jest w jakimś sensie taką jakby organizacją militarną czy paramilitarną. Może chodzi o jakieś pobudki, może żadnej radości nie dawało mu to polowanie na magów i świadomość, że po prostu zakon jest raczej takim narzędziem, które sprawuje kontrolę nad innymi, a niekoniecznie broni de facto. Może jeden i drugi teoretycznie, jedna i druga organizacja broni niewinnych czy cywilów przed zagrożeniem, tylko że szarzy strażnicy przed pomiotami, czyli takim zewnętrznym zagrożeniem i ludzie są wdzięczni, a zakonu się boją. Chociaż podejrzewam, że szarych strażników mogą się bać. Dobra, ale jakie było pytanie? Bo ja się tutaj... Czy jest miejsce, które mogę nazwać domem? Cóż, no... Teraz dom jest tam, gdzie rozbijamy obóz. Jesteśmy teraz podróżnikami. Wiesz, nie będziemy wiecznie podróżować. Kiedy wojna dobiegnie końca, kiedy plaga zostanie... Cóż, nadejdzie taki czas, gdy będziemy musieli pomyśleć o tym, by znów założyć prawdziwy dom. Choć wydaje się, że daleka do tego droga. Zresztą Szara Straż chyba już na dobre przestała istnieć. Cóż, można ją odbudować. Pewnie masz rację. Możemy stworzyć nową Szarą Straż. Ale nigdy nie odzyskamy tego, co straciliśmy. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek jeszcze będzie tak samo. Tak czy owak, zboczyliśmy z tematu. Wróćmy lepiej do tego, czym powinniśmy się teraz zajmować. Zboczyli, nie zboczyli z tematu? Co tam jeszcze ciekawego mogę się dowiedzieć od Alistera? Coś cię trapi? Oczywiście. Skoro wychowywałeś się w zakonie, to taki drażliwy temat chyba, to czy nigdy... Nigdy? Nigdy co? Nie miałem pary solidnych butów? Chodzi o seks. O, a więc to o tym rozmawiamy. Cóż, jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, ty powiedz mi pierwszy. Nie. Mówię szczerze. Nie miałem okazji. Czy nie wiem, czy miałem, czy nie miałem w przeszłości tutaj. Ale załóżmy, że nie. Ja sam nigdy tego nie robiłem. Tego. Nie, żebym o tym nie myślał, oczywiście, ale... No wiesz. Już rozumiem, dlaczego Morrigan nam dokucza. A w zasadzie jemu w dużej mierze. Nigdy nie miałeś okazji? Cóż, życie w zakonie jest inne od życia niesfornych chłopców. Wychowano mnie na dżentelmena. To chyba nie tak źle, co? Właściwie to nie. Ja nie chcę niczego przyspieszać. W końcu możliwe, że nie wyjdziemy żywi z tego, co nas jeszcze czeka. Dość tego. Nie chcę już o tym rozmawiać. Ruszajmy. No tak. Ostatni temat. Coś cię trapi? Aha. Oczywiście. Jak zmienia się osoba poddana rytuałowi dołączenia? Poza tym, że staje się szarym strażnikiem? Jesteś szarym strażnikiem dłużej ode mnie. Wiesz, też pytałem o to Duncana. Ale w odpowiedzi usłyszałem tylko: przekonasz się. Bardzo wygodnie. Nie chciał powiedzieć?
Nie chodzi o to, że Duncan chce utrzymać coś w tajemnicy. Szarzy strażnicy po prostu o tym nie rozmawiają. Domyślam się, że nie jest to dla nich przyjemny temat. Mhm. Pierwszą zauważoną przeze mnie zmianą był wzrost apetytu. Zrywałem się w środku nocy i przypuszczałem atak na zamkową spiżarnię. Zdawało mi się, że umrę z głodu. Każdy obiad pożerałem, jakby miał być tym ostatnim. Całą twarz miałem umazaną sosem. Kiedy podnosiłem wzrok z nadmiski, inni szarzy strażnicy gapili się na mnie i zaśmiewali się do łez. Niczego takiego nie odczułem. Naprawdę? Widziałem któregoś dnia, jak jadłeś obiad. Jak dzikus. Co takiego? Odwołaj to. W porządku, odwołuję. Ale jeśli nadal będziesz pochłaniać nasze racje w takim tempie, cała drużyna umrze z głodu. I były jeszcze koszmary. No tak, koszmary. Duncan powiedział, że są związane z tym, jak wyczuwamy obecność mrocznych pomiotów. Łączymy się z ich... Cóż, nie wiem jak to nazwać. Z ich grupową świadomością. Podczas snu jest jeszcze gorzej. Po jakimś czasie nauczysz się to ignorować, ale z początku bywa ciężko. Podobno w przypadku tych, którzy dołączają podczas plagi, jest dużo gorzej. Jak jest z tobą? Miałem jakieś dziwne sny. Bywają tacy, którzy nie mają z tym większych kłopotów, ale to rzadkość. Inni już do końca życia nie mogą spokojnie zasnąć. Przypuszczam, że są po prostu bardziej wrażliwi. Wszystkich jednak czeka ten sam koniec. Po osiągnięciu pewnego wieku pojawiają się prawdziwe koszmary. Wtedy szary strażnik wie, że nadszedł już jego czas. O czym ty mówisz? Tak. Nie zdążyliśmy ci o tym powiedzieć, prawda? Cóż, oprócz wszystkich innych wspaniałych rzeczy związanych ze wstąpieniem w szeregi Szarej Straży, nie musisz się martwić o to, że umrzesz ze starości. Zostało ci 30 lat, mniej więcej. Zaraza to wyrok śmierci. W końcu twoje ciało przestaje ją tolerować. Gdy nadejdzie ten moment, większość Szarych Strażników udaje się do Orzammaru, by zginąć w walce zamiast... czekać. To tradycja. Aha. Dlaczego akurat do Orzammaru? Tam, gdzie są krasnoludy, zawsze znaleźć można mroczne pomioty. Najstarsi szarzy strażnicy udają się na głębokie ścieżki, by stanąć do ostatniej, chwalebnej walki. Nie, żeby podczas plagi brakowało mrocznych pomiotów, ale taka jest tradycja. Krasnoludy nas za to szanują. Teraz już wiesz, dlaczego dołączenie utrzymywane jest w tajemnicy przed nowymi rekrutami. No tak, bo jest też jednocześnie wyrokiem śmierci z taką tykającą bombą odłożoną w czasie. Cóż, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale rozumiem to. Wiesz, Duncan znów zaczął miewać koszmary. Powiedział mi o tym na osobności. Zdradził, że nie minie wiele czasu, a sam będzie musiał udać się do Orzammaru. Mhm. Dostał chyba to, czego pragnął. Żałuję tylko, że nie odszedł w sposób bardziej godny. Cóż, nie zostanie zapomniany, Alisterze, ani pozostali. Wiem. Koniec plagi. Ma sprawić, że to wszystko będzie mieć jakiś sens, prawda? Mhm. Pies tu szczeka mój, Lobo. Twój pies jest brudny. Czuć go na 50 metrów. No cóż. Nie mamy dostępu do prysznica. No i dobrze. Powali naszych wrogów samym swoim odorem. O. Możliwe. Ale mimo to pozwól mi go wykąpać. A śmiało. Proszę bardzo, zaczyna cuchnąć. Znakomicie.
Wezmę moje mydła i zaraz po kolacji wykąpiemy psa. Spokojnie, spodoba ci się Lobo. Zresztą chyba też coś mam tutaj dla Lobo, co? Łopatkę wołową. Zobacz, Lobo, co ci przytargałem. Z kością. Czy coś jeszcze tutaj mogę? Pogłaskaj. Ojejku, znowu się tarza. Nie wiem, czy już był kąpany, czy nie. Czy poszła po mydła. Wytarzaj się jeszcze, zanim... Dobra, no ale jeszcze Morrigan tam na osobności. Tato się dopiero zaszyła. Mamy też dla niej prezent taki. Tutaj mianowicie mam... niech no zerknę. Czarny grymuar. Mogłoby się jej spodobać, myślę. Morrigan. Proszę bardzo. Co? Znalazłeś grimuar Flemeth? Co? Od kiedy dowiedzieliśmy się o sytuacji Wieży Magów, zastanawiałam się, czy da się go odzyskać. Lecz nie zdążyłam z tobą porozmawiać. Na szczęście udało ci się go odnaleźć bez mojej pomocy. Mhm. Jestem ci wdzięczna. Zaraz zacznę studiować księgę. Co spodziewasz się w niej znaleźć? Tajemnice. Moja matka ma ich bardzo wiele. Dzięki księdze będę mogła je wreszcie odkryć. Nie mam zamiaru zmarnować szansy nauczenia się więcej niż chciałaby Flemeth. To będzie ciekawe. Mhm. Księga zaklęć Flemeth, wow. Odnalazłeś księgę Flemeth i oddałeś ją Morrigan. Patrzy na nią bardzo łakomym wzrokiem. Stwórca jeden wie, czego się z niej dowie. No tak. Zapiszmy w takim razie, porozmawiajmy sobie. Czego sobie życzysz? Chciałbym o coś spytać. Jeśli musisz. Czy Flemeth naprawdę jest taka, jak się wydaje? Cóż, to zależy, nieprawdaż? A na kogo wygląda? Na człowieka? O, kiedyś z pewnością była człowiekiem. Powiedz, co pamiętasz z opowieści o mojej matce? Tej, którą Hasyndzi nadal straszą swoje dzieci. Trochę o tym słyszałem. Z pewnością ta historia zmieniła się z czasem. Mogę ci przekazać, co kiedyś powiedziała mi Flemeth. A ty zadecydujesz, czy to prawda, czy nie, jeśli zechcesz. Brzmi świetnie. Brzmi ciekawie. Bardowie śpiewają o tym, że kiedyś Flemeth była młoda i piękna. Była cudownej urody panną w kraju barbarzyńców, której pożądał każdy, kto ją ujrzał. Tak, słyszałem ten kawałek. Opowiadają, że Flemeth zakochała się w bardzie Osenie i uciekła z zamku swego męża, strasznego lorda Konobara, który przysiągł zemstę za jej niewierność. Prawdę mówiąc, moja matka twierdzi, że to Osen był jej małżonkiem, a Konobar zazdrosnym lordem, spoglądającym z oddali. Lord Konobar przybył do Osena i zaproponował mu bogactwo i władzę w zamian za jego piękną żonę. A Osen przystał na to. Wow. Sprzedał swoją żonę innemu mężczyźnie? Życie barda jest ubogie, a miłość blednie w obliczu głodu. To Flemeth zaproponowała ten układ. No to jeszcze ciekawiej. Wszystko dobrze by się skończyło, gdyby lord Konobar dotrzymał swej części umowy. Był jednak łajdakiem proponującym złoto, którego nie posiadał. Osena wyprowadzono na pole, skatowano i pozostawiono na pewną śmierć. Flemeth porozumiała się z duchami i dowiedziawszy się o tej zbrodni, poprzysięgła zemstę. Więc naprawdę kochała Osena? Nie o to chodziło. Konobar był człowiekiem bez honoru, więc nie mogła z nim być. O Flemeth błagała duchy o pomoc i to one zabiły Konobara. Demon, o którym mówi legenda, pojawił się dużo później. Widzisz,
Sprzymierzeńcy lorda Konobara ścigali Flemet. Zagnali ją do głuszy, gdzie się ukryła. Tam odnalazła demona, który dał jej siłę. Legendy mówią o wielkim bohaterze Kormaku, który setki lat później pokonał Flemet, gdy najechała niziny na czele wielkiej armii. To wszystko bzdury. To znaczy, nie najechała ich, czy też nigdy jej nie pokonał? Prawdą jest to, że ta inwazja nigdy nie miała miejsca. Flemet opowiadała, że Hasyndzi nigdy nie zebrali armii pod jej sztandarem i nigdy nie walczyła z żadnym wojownikiem o imieniu Kormak. Kormak rozpętał brutalną wojnę domową przeciwko swemu ludowi, a później twierdził, że zamierzał pokonać zło, które zalęgło się pośród lordów. Tak obwołano go bohaterem. Flemet pojawiła się w tej legendzie dużo później. Być może na skutek wielkiej wojny z Hasyndami, do której w końcu doszło. Lecz matka twierdzi, że nie zna okoliczności jej wybuchu. Ciekawe, czyli jak bardzo właśnie te wszystkie opowieści, przypowieści, mity, legendy zmieniają się pod wpływem upływu czasu i dodane są jakieś elementy, które być może nigdy nie miały miejsca i teraz też nie wiadomo. Legenda opowiada, że Flemet miała wiele córek. Chcesz wiedzieć, czy mam siostry? Mhm. Sama o to pytałam. W końcu w opowieściach występuje wiele wiedźm z głuszy. Nie tylko jedna. A te opowieści istniały na długo przede mną. Flemet nie chce mówić o innych córkach, o ile w ogóle istniały. Mam więc sądzić, że jestem pierwsza? Wątpię w to. W jaki sposób Flemet zdołała przeżyć tyle czasu? Demon w jej wnętrzu zmienił ją w coś innego. Niektórzy powiedzieliby, że w plugawca. Ja tam nie wiem. Wiem tylko, że moja matka jest sprytna i jest częścią głuszy, tak samo jak głusza jest częścią niej. Nie jest jednak nieśmiertelna. Krwawi jak każdy. Nóż w sercu zabiłby ją jak każdego człowieka, gdyby ktoś miał tyle szczęścia, żeby zadać cios. Czy plugawcy nie są zwykle szalonymi potworami? Jak często bywa to zwykle? Zawsze? A jeśli nie zawsze, to kiedy tak nie jest? W tym i następnym świecie jest więcej rzeczy, niż jesteśmy w stanie pojąć. To, czym stała się Flemet, stanowi zagadkę pewnie nawet dla niej samej. Już, to bardzo ciekawa historia. Dziękuję. Flemet opowiada ją bardziej kwiecistym językiem, ale nie ma za co. Czy mogłabym zapytać o twoją matkę? Fakt, może nie jest legendarnym plugawcem, lecz i tak jestem ciekawa. Moja matka zginęła. I to całkiem niedawno, prawdę mówiąc. Przyjmij więc moje kondolencje, jeśli są coś warte. A jestem pewna, że warte są bardzo niewiele. Nieważne, ruszajmy w drogę. No dobrze. Czyli mamy podarowane... Morrigan, podarowaliśmy tą księgę. Zobaczmy jeszcze, czy możemy... Coś ciekawego tutaj może u krasnoludów się... Ty i twoi przyjaciele rzeczywiście wzbudzacie trwogę. Na trakcie to dobra rzecz. Słyszałeś jakieś plotki? Pomioty zaatakowały Lothering. Chyba nikomu nie udało się uciec przed atakiem. Mówią, że opadły całą okolicę jak wściekły rój. Podpaliły budynki, porwały ludzi. A potem równie szybko się ulotniły. Nie wiem, czy został tam jeszcze ktokolwiek żywy. Podobno kilku kantorów wybierało się na południe szukać niedobitków. Ja tam nie mam za wiele nadziei. Tak w każdym razie mówi się na gościńcu. Wiesz albo nie, jak chcesz. Pokaż mi swoje towary. Z pewnością spodobają ci się dobra, które z synem zebraliśmy. Dla ciebie zniżka. Czyli Lothering w końcu został zaatakowany. To dobrze, żeśmy się tam uwolnili stamtąd na czas. Może jeszcze okładów bym sobie dokupił. Z2. Nie są to jakieś wielkie pieniądze, a zawsze mogą się
przydać. Zobaczmy tutaj kolejne. Sporo trochę jakichś rzeczy jest jeszcze. Mógłbym nawet komuś coś tutaj podarować. Zobaczmy. Z czasem nawet kupić te rzeczy. Tylko 38 siły będziemy potrzebowali. Ciekawe, czy jest jeszcze nie. Tu jest podręcznik. Zmiażdżoodporny gołąb. Jakieś pasy cnoty. Co to? Bogato ilustrowany egzemplarz nauk zakonu. Mydło zapachowe. Orlezjańska maska. Może tego typu rzeczy by się spodobały. Zobaczymy. Brzydkie buty. Ojej. To raczej by się nie podobało. Ochronny kołnierz. Zobaczmy. Bo to w zasadzie nic nie kosztuje. To moglibyśmy sobie na przykład takie modlitewnik, jakiś kamyczek, lalka Alistera, tarcza króla Malik, lutnia. To by się spodobało, podejrzewam, Lelianie. Jeszcze pełna wersja pieśni, mydło zapachowe. Zobaczmy. Ciekawe, czy mogę komuś podarować na przykład tak. Fereldeńskich królów. Ciekawe to. Lutnia, o. Prezent. Wow! Aż 57 za tą lutnię? Co tu się wydarzyło? Liliana może zagrać na tej lutni. Ło cholera. Aż tak jej przypadła do gustu? O bogowie. Ogromna premia do sprytu. Ten członek drużyny natchniony twym przywództwem otrzymuje ogromną premię do sprytu. Jejku. Toż to potęga, że nie wiedziałem, że no ale tak, w sumie była kiedyś bardem i tak jej aż się bardzo spodobało. I może zagrać nawet jakąś piosenkę na tym. To kupiłem to mydło zapachowe z myślą trochę w sumie o niej właśnie, bo wiem, że ale jakimiś kwiatami elfiego raczej nikt nie będzie tego chciał. Modlitwa za zmarłych Kunari. Może coś takiego mogłoby z kolei spodobać się Stenowi. Tekst zapisano dziwnym, pajęczym pismem, ale piękne grawerunki pokazują niewątpliwy szacunek dla zmarłych. Zobaczmy. Jestem pod wrażeniem. Też 50. Ło cholera. Natchnienie. I to za same takie elementy. Ciekawe. Leje aż taką potęgę? No proszę, i to nawet za darmo. Dobra, czyli w tym miejscu myślę zapiszę odcinek. No i zobaczymy, gdzie pokierują nas nasze kroki w nadchodzącym czasie. Tu się okazało, że Lothering zostało zaatakowane, więc stoi nam w jakimś sensie tutaj na drodze. I może warto by się wybrać ewentualnie tutaj do Lasu Bresilian i do Karawan, które tu uchodźcy są, zabezpieczyć ten przyczółek, zanim padną ofiarami plagi. Także zobaczymy. Myślę, że zapiszemy sobie odcinek. Tym samym ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i jak zwykle życzę wam przyjemnego, spokojnego wieczoru bądź popołudnia i widzimy się w następnym już niebawem. Także dzięki jeszcze raz, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.